W gminie Zagnańsk powstanie punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Umowę na dofinansowanie jego budowy z Regionalnego Programu Operacyjnego podpisali marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Będkowski, wicemarszałek Renata Janik oraz wójt gminy Wojciech Ślefarski. W ramach działania Gospodarka Odpadami samorząd województwa świętokrzyskiego podjął decyzję o przyznaniu dofinansowania na projekt budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w gminie Zagnańsk. Wartość dofinansowania to jest 85%. Kwota dofinansowania ponad 1 200 000 zł. PSZOK służy mieszkańcom, sprawne działanie zwiększa odbiór właśnie tych odpadów zbieranych selektywnie, takich jak na przykład wielogabaryty, jak opony, odpady biodegradalne, papier, szkło. Zakres prac przewidywany to jest utwardzenie terenu, ogrodzenie tego obiektu, oświetlenie, wykonanie niezbędnej infrastruktury kanalizacyjnej, będzie monitoring, będzie budynek gospodarczy, bytowy dla pracownika, będzie specjalna najazdowa waga dla samochodów. Cieszymy się bardzo, że w gminie Zagnańsk powstanie takie miejsce, że mieszkańcy już w takich bardzo nowoczesnych warunkach będą mogli przywozić odpady, różne odpady selektywne, które gdzieś tam do tej pory niekoniecznie były dobrze oddawane. Mamy też również nadzieję, że przyczyni się to do poprawy ochrony środowiska i mieszkańcy z tego tytułu również będą bardzo zadowoleni. Łączna wartość projektu to jest kwota 1 784 000 zł. Zabiegamy, aby jak najwięcej tychże odpadów już posegregowanych o odpowiednim rodzajach trafiało do recyklingu, czyli do dalszej przeróbki ich, i to były w kolejnych etapach powtórnie zastosowane w procesach produkcyjnych. Chciałbym serdecznie pogratulować gminie Zagnańsk tego przedsięwzięcia. Jest to ważne, tym bardziej, że jeszcze te odpady trafiają nie tam, gdzie ich jest przeznaczenie.